Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony działka Converse Vlog. Mam sobotę, mam godzinę chwilę przed 8, także z samego rana przyszedłem, korzystam z tej pięknej pogody, która nam się dzisiaj zapowiada, żeby ciężko popracować na działce. Wiecie co, w ostatnim czasie tak się skupiłem na tych planach, jakie mam odnośnie działki, o tych projektach, o tych nawodnieniach i całej reszcie rzeczy, że zapomniałem w ogóle o ogrodzie. Poza tym, że zrobiłem rozsady, coś tam posiałem, no przegapiłem ten tydzień czy dwa tygodnie, w których było trochę deszczu, było trochę słońca i wszystko mi straszliwie porosło. Widać to po chodniku, który jest praktycznie z każdej fugi, wychodzi coś zielonego. Widać to po grządce pod ogórki, gdzie normalnie cebulka już ma półmetrowe szczypiory. Widać to po marchewkach, po bobie, gdzie poprzerastało to strasznie już i poplonem, i chwastami, i wszystkim, co tutaj było. Dlatego muszę to ogarnąć. Jeżeli tego dzisiaj nie zrobię, za tydzień będę miał po marchewce, po bobie i generalnie nada się to poletko do glebogryzarkowania. Dlatego dzisiaj pierwsze, co robię, to zabieram się za porządki. Tak samo, patrzcie, tak wygląda poletko pod pomidory. No troszeczkę trzeba to jednak przygotować. Trzeba zmielić te gałęzie na zrębkę. No masa roboty. W pierwszej kolejności do wykonania. Dlatego nie wiem, ile uda mi się dzisiaj nagrać materiałów. Mam nadzieję, że ten środowy na pewno się uda. Znaczy, na pewno. Środowy na pewno się uda. Co do sobotniego na przyszły tydzień, nie wiem. Zobaczymy, no. Ten odcinek to będzie taki trochę miks wszystkich prac, jakie tu robię chyba. No tak będzie najlepiej, po troszku pokazać, co się robi na działce, bo mówię, za bardzo się skupiłem na rzeczach projektowych, za bardzo popuściłem sobie opiekę nad ogrodem, tak? Patrzcie, ta kupa zrębki ze miska Antona już tu kompostować mi się zaczęła, połowę klapnęła, więc muszę to przenieść. A teraz szybko wam pokażę po prostu, co się tu zadziało na działce, jak to wygląda, bo w kolejnym materiale na pewno zobaczycie już różnicę sporą. W pierwszej kolejności patrzcie, co się dzieje na wałach u mnie na działce, za działką w zasadzie. Normalnie trawa już praktycznie do połowy wysokości ogrodzenia, no tu będzie rzeźnia, jeżeli chodzi o przechodzenie tego pewnie do mnie. Będę musiał to jakoś tutaj w głowie skubywać albo przejść tutaj z drugiej strony kosą przy samym ogrodzeniu ją wykosić, żeby nie przeładziła. Po prostu nasieje mi się to i ja tego nie ogarnę na przyszły sezon. Mój trawnik ładnie się zagęścił. Dzisiaj będę go kosił. Jeszcze nie tak na bardzo krótko. Dam mu jeszcze z tydzień, dwa, żeby sobie odbijał i się zagęszczał, a potem do postaci dywanu już będę kosił na króciutko. Dalej miskanty, patrzcie, jak już ładnie wychodzą, już praktycznie nie ma pustych miejsc, wszędzie źdźbła zielone, dostały dawkę biohumusu DK Agro, dostały vermicompost, są podlewane za pomocą zraszaczy od Celfasta. Powiem wam, zarąbista sprawa te zraszacze, poza tym, że moja pompa nie daje rady i pracuję nad jej wymianą. Dzisiaj tego nie zdążę zrobić, bo jeszcze nie dostałem części wszystkich. Ale szykuje się gruby odcinek, powiem wam, projekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania, także będzie się działo, zapraszam was na ten odcinek, bo patrząc po tym, jakie było zainteresowanie materiałem z wymiany pompy, gdzie tam najtańszą pompę z Allegro wziąłem po prostu i wsadziłem, miałem prawie 40 tysięcy odsłon na tym materiale, to myślę, że na tym wideo powinno być więcej, bo naprawdę będzie ciekawy film, ciekawy sprzęt i będzie co pokazać. Już teraz jestem przeszczęśliwy, że w to nawodnianie poszedłem, bo oszczędzę masę czasu. Także tak, dobra, tujeczki już fajnie na wysokość ogrodzenia porosły. Ja ich dalej nie ścinam, niech one sobie w górę rosną, bo przecież one same z siebie się rozszerzają bez cięcia. I takie dosyć gęsto posadziłem, za jakieś 50-70 cm, więc jak na te tujki Brabant to dosyć gęsto jest, mi się wydaje. One już się pozarastały, patrzcie tutaj. Tu już praktycznie się dołem stykają, więc nie ma potrzeby cięcia. Jeżeli chodzi o lawendę, to ona sobie odbija powoli. Będzie teraz regularnie podlewana, to szybko się zazieleni. No patrzcie, tutaj ten bałagan, o tym mówię właśnie, to muszę ogarnąć. No zaraz wyłączę kamerki. No. Zapomniałem wyłączyć kamerki na działce i moją żonkę to denerwuje, bo i powiadomienia na telefon przychodzą. Z dwóch kamer to wiecie, pipka co chwilę. Dobra, no muszę to ogarnąć. W chatce mam drugi taki sam pierdolnik. To wszystko wrzucałem po prostu, bo na szybko nagrywałem i leciałem do domu, coś innego robić. Tutaj wszystko rzucone, także
To do uprzątnięcia. Tu mam takie fajne beczuszki 60-litrowe do projektu, o którym się dowiecie w następnym odcinku. Teraz nie będę zdradzał jeszcze, nie będę zapowiadał. Muszę się wyrobić z resztą pracy i dopiero Wam go zapowiem. Tu mam śmieci do wywiezienia. Z tyłu składowisko palet. Wiecie co, chyba zanim zrobię wędzarnię, zrobię sobie taką szafę ogrodową, żebym mógł sobie tam taczkę schować, grilla, bo to wszystko w domku trzymam i to mi graci. A grill, no jemu się nic nie stanie, będzie daszek, no. No co, no to grill jest, tak? Także niech tylko będzie zamknięty, taczka tak samo. Te gałązki mówiłem, on jedzie się, postaram się zmielić. Tu z uwagi na rozbudowę projektu nawadniania, no niestety funduszy zabrakło na rozdrabniacz, także pożyczyć go będę musiał w tym sezonie. No też nie mam za dużo tych gałęzi, tak? To w zasadzie jakieś tam drobne gałązki, maliny, trochę leszczyny. No to jest 20 minut rozdrabniania, więc też trzymać sprzęt potem cały sezon dla 20 minut pracy trochę bez sensu. Czosneczki, patrzcie, jaka jest różnica. Ten czosnek tu z brzegu, on już jest powyżej kolan. On ma tak, no, 60-70 cm wysokości już mają te liście. Tutaj chlapie woda ze zraszaczy. Tutaj nie chlapie i patrzcie, jaka jest różnica. Ten czosnek na końcu, gdzie ma sucho, jest tak z 15-20 cm niższy. Także warto czosnek podlewać, nie przelewać, bo zgnie. Ale wody też potrzebuje, zwłaszcza teraz, gdzie ma intensywną fazę wzrostu. Zresztą co? Mamy połowę maja i tak naprawdę jeszcze trochę i do zbioru będzie, nie? Truskaweczki trzeba przepielić. Trochę tutaj te liście, które miały wcześniej, obumierały, ale widzę, że z serduszek wychodzą świeżutkie, więc to się ładnie zagęści. Maliny, malina się robi już burz, las, wszędzie wyłażą nowe pędy, także ja się cieszę, bo będzie dużo malin na kolejny sezon też. A te, proszę, one już są tak ciężkie, że się pokładają, patrzcie. Nazbierały wody i normalnie mi się uginają, będę musiał je popodwiązywać. Tak samo tu muszę podwiązać jabłonkę tą kolumnową. Palik wbiłem, ale jeszcze jej nie zaczepiłem. Ona też dostanie owoców, to się złamie. Musi być sztywniutko. Tutaj już Wam pokazywałem marchewki zarośnięte, zarośnięty bób. No i te grządki, które dzisiaj będę ogarniał, między innymi, czyli grządka pod ogórki, podpora selera, bo już czas wysadzić, przeciągnąłem trochę temat. No a tutaj muszę tą ziemię z wykopalisk pod piaskownicę zrobić. Kurczę, powiem Wam, mam piaskownicę, dla młodego zrobiłem. Zacząłem nagrywać materiał i zapomniałem nagrywać dalej. Początek, wstęp nagrałem, a końcówkę jak już zasypuję, tak wpadłem w wir. A w zasadzie wtarganie ciężkich worków z piaskiem, że po prostu zapomniałem, żeby włączyć kamerę i tak latałem i uzupełniałem. I taką piaskownicę młodemu ogarnąłem. O, z daszkiem, który się nie trzyma, badziewne z Allegro, ale na rok, dwa starczy, a potem mu się jakiś zamek ogarnie. Żartuję. Ale młody się cieszy, polecam Wam robić piaskownicę dzieciakom. I zwróćcie uwagę na to, jak przycinają sobie firmy dostarczające piasek atestowany. No, we Wrocławiu przynajmniej wołają sobie 80 zł za tonę, plus dostawa do mnie to tak 2-2,5 stówki chcieli. No to mówię, kurczę, tony piachu mi nie trzeba, a w sumie przydałoby się, ale po co mi to magazynować, będzie trzeba, to sobie przywiozę. A pół tony zamówić za 40 zł plus dostawę 300 zł za piaskownicę piasku, no przegięcie pały trochę, nie? Zwłaszcza, że to tyle piaskownica nie kosztowała nawet. Tak stwierdziłem, że pojadę sobie do kopalni Kruszyw, taka kopalnia jest za Jelczem, Laskowica, i pojechałem za 10 zł, kupiłem pół tony piachu, wpakowałem to w worki, w auto i w sumie w cenie 10 zł plus paliwo i chwila czasu przytargałem sobie, no mówię, to prawie pół tony piasku, i piasek niczym się nie różni od tego, co przywożą firmy, po prostu tam jadą i przywożą, nie? Także fajnie. Boróweczki, tu ostatnio od sąsiadki dostałem masę materiału, nie wiem czemu ludzie wyrzucają liście, wyrzucają igły, wyrzucają jakieś drobne gałązki. Zwłaszcza, że mają to u siebie z działki i jeżeli ktoś nie pryska, no to jest bezpieczny materiał. No i po prostu wyściółkowałem sobie. Bardzo fajnie wilgoć to trzyma. Tutaj widać boróweczki. Boróweczki aż się uginają też od kwiatów, także mam nadzieję, że w tym roku to owoce ruszą fest. Zwłaszcza, że będę miał nawadnianie już tu odpalone, także będzie mokro cały czas. No i porzeczki. Mam trochę zaległości w pracach, typu oprysk drzewek od grzyba, będę musiał też to zrobić w międzyczasie. No, bardzo dużo zaległości mam, co ja Wam będę gadał, no, realizacja materiału, zwłaszcza takich technicznych, zajmuje bardzo dużo czasu i po prostu muszę się dzisiaj ogarnąć, skupić na porządkach. Co mi się uda nagrać dodatkowo, to Wam nagram, a na razie żegnam się, zaraz się widzimy. Zaczynam od zmielania tej kupy gałęzi.
leszczyn i malin. Takim oto rozdrabniaczem frezowym. Ten rozdrabniacz pożyczyłem od sąsiadki, dzięki wielkiej Wąka. I w tym momencie sobie działam, pokażę Wam tylko, jak to fajnie zbiera materiał. I będę już pracował bez kamerki, żeby po prostu było szybciej. W tenże sposób wyglądają zrębki właśnie wykonane takim rozdrabniaczem frezowym. Mówię, kwestia ustawienia, w zależności od grubości materiału, trzeba docisk tamtej płytki ustawić do ostrzy. No wiadomo, takich gałęzi nie rozdrobnię. One posłużą mi do produkcji czegoś, co zobaczycie niedługo na moim kanale. A tutaj właśnie kolejna partia zrębek. Także takie trzy dobre taczki zrębek mam i na pewno je wykorzystam u siebie w ogrodzie. Lecę dalej z porządkami. Do tego momentu minęło już chwila czasu. Zaczęło się robić dosyć ciepło, ale ja się nie poddaję, nie przestaję pracować. Jak widzicie, tutaj już sterta gałęzi ogarnięta, pozrębkowana, uprzątnięta. Tutaj przewiozłem ziemię, która była tam z ogrodu po kopaniu piaskownicy. Zrobiłem po prostu tą skarpę jednakowego wymiaru i jednakowej wysokości. Przygotowałem sobie również tutaj już poletka pod ogórki, podpora selera, żeby potraktować je glebogryzarką. Wstępnie wyrwałem wszystkie trawy, jakieś większe chwasty, żeby mi się nie rozsiały. A teraz tą ziemię po prostu przemieszam. No tak w tym momencie wyglądają grządki, tutaj nie wyściółkowana niczym grządka pod pory i selery. Najpierw posadzę te roślinki, potem będę okrywał ziemię. A tutaj na grządce pod ogórki słoma z miskantów. To co udało mi się zmielić tym nieszczęsnym rozdrabniaczem Boscha. Także widzicie, słomy starczyło na styk, nie udało się kukurydzy jeszcze wyściółkować. No ale nic, kukurydza będzie musiała sobie poradzić. Tutaj jeszcze patrzcie, troszkę kalerepy, troszkę sałaty, tak żeby tylko było na raz czy na dwa razy posadziłem. Dobra, co, biorę się za koszenie trawnika, nie ma co czekać, gorąco się robi. Skosiłem trawnik, tak się oto prezentuje. Tu jest miejsce po drzewie, to jest kolejne miejsce po drzewie, tutaj gdzie były skrzynki w ubiegłym roku. Jak widać, całkiem nieźle to wygląda. Tutaj zostawiłem jeszcze kawałek taki nieskoszony do porównania. Patrzcie. Jeszcze widać gdzieniegdzie puste miejsca. Wermikompost nierozczochrany, ale on tu jeszcze z jedną, dwa koszenia i się całkiem rozpadnie. Wystarczy, że tu będziemy chodzić w zasadzie po tej działce i to się rozpadnie. No a trawa wygląda dużo lepiej. Mi się wydaje, że zabiegi pomogły. Aczkolwiek taki efekt całkowity będzie gdzieś za tydzień, dwa, myślę. Wystarczy tylko, że tutaj będę nawadniał to wystarczająco. Spazurkowałem też tutaj cały ten tył mój, ponieważ chwasty zaczęły wyrastać. Tutaj dopóki nie wyściółkuję lawendy, też będę musiał co tydzień tutaj przegrabić po prostu. No ale wolę to co tydzień przegrabić w 5 minut niż raz siedzieć 50 i skubać. Tutaj praktycznie już chwasty nie wyrastają jakoś tak szybko. Gdzieś tam pojedyncze, które korzenie zostały, wyskoczą. Ale już moje kwiaty, moje hosty zaczęły rosnąć, więc za chwilę powinny troszeczkę zagłuszyć trawę czy jakiś chwast, który wyskoczy. Mam nadzieję, że w tym roku te hosty już tak się zagęszczą fajnie. Już widać, że tam gdzie była jedna roślinka, to już wychodzi bardzo dużo liści, czyli ona już się podzieliła praktycznie. Także myślę, że tu będzie ładnie. Kurczę, fajnie już zaczyna ten ogród wyglądać. Tu Wam jeszcze pokażę przy okazji, jak już obchód taki robię i pokazuję, jakie prace wykonuję. Wierzba. 2 tygodnie minęło od ścięcia, albo 3. I patrzcie. Ona już puszcza tutaj z każdego tego przyrostu, który obciąłem, pędy nowe, po kilka pędów, więcej niż się spodziewałem. Także myślę, że tutaj też nawożonko biohumusem pomogło. Będzie bardzo dużo nowych odrostów, będzie gęsty ten żywopłot. Mam nadzieję, że ten paskudny płot pomoże mi w tym roku już ta wierzba zasłonić po prostu.
Także co, ja sobie dalej działam. Co prawda nienawidzę tego zajęcia, jest dosyć mozolne i czasochłonne, ale udało się. Wyskubałem co się dało z tych huk w chodniku. I tak będę musiał chyba tu palnikiem przelecieć, jakimś większym. Ale to muszę sobie taką końcówkę do opalania znaleźć i dopiero zajmę się tym tematem. No cóż, mam chodnik, trzeba od niego dbać, tak? Nie będę tu chemią sypał żadną. Dlatego mechanicznie trzeba usuwać te chwasty, tą trawsko co wyrasta, czy też mech. W moim przypadku nie było jeszcze tragedii, aczkolwiek gdybym poczekał jeszcze z 2 tygodnie, mogłoby być różnie. Dodatkowo też podlałem sobie kukurydzę, dosyć dobrze zlałem tu ziemię, bo był praktycznie suchy sam materiał. Od kilku dni nie pada, ale myślę, że to moje tu nawodnienie teraz na dzień czy dwa chociaż starczy, zanim ogarnę podlewanie już to, co chcę ogarnąć. Dalej nie prze... Wszystko robię poza tym, co muszę tak naprawdę. Dalej nie przeplewiłem marchewek i bobu. Muszę to w tej chwili zrobić. Nie będę wam już tej czynności pokazywał, bo jest to zbyt żmudne i męczące i no nic ciekawego, chwasty wyrywać czas pomiędzy roślin. Dlatego ja wam za dzisiejszy odcinek podziękuję. Myślę, że taki spacer połączony z jakimś tam pokazem kilku prac dosyć fajnie wyjdzie. Przynajmniej nie monotonnie, że jak zawsze chodzę i pokazuję. Także co, do następnego odcinka. Na razie, cześć.